Romeo i Julia to dramat niejakiego Williama Szekspira. Akcja utworu rozgrywa się we włoskim mieście Verona w XVI wieku. Cała historia opiera się na konflikcie między dwoma bogatymi rodami, a mianowicie między Capuletami i Montekimi. Utwór rozpoczyna się lekką sprzeczką między przedstawicielami tych rodów, która niemal ewoluuje w otwartą bitwę. Pojedynek przerwa książę, który oznajmia im, że jeśli jeszcze raz odwalą taką manianę, to zostaną surowo ukarani. Niedługo później odbywa się rozmowa dwóch przedstawicieli rodu Monteki, Romea i jego kuzyna Benvolia. Romeo wyznaje mu, że jest nieszczęśliwie zakochany w jakiejś lasce, która ma go gdzieś. Bardzo go to boli i twierdzi, że już nigdy się nie zakocha. Benvolio doradza mu, żeby dał sobie z nią spokój. A i ta laska nazywała się Rosalina, chyba. W międzyczasie Capulet prowadzi rozmowę z niejakim Parysem, który pyta go o rękę jego córki, Julii. Ojciec zachowuje się rozsądnie i mówi mu, że nie ma mowy, gdyż ta ma tylko 14 lat i to za wcześnie na małżeństwo. Sugeruje mu jednak, żeby przyszedł na ich bal i tam zakręcił się nieco wokół Julii. O tym samym balu dowiadują się Romeo i Benvolio, jednak z racji na ich przynależność do rodu Montekich, nie byli mile widziani. Benvolio, chcąc pomóc Romeowi odkochać się w Rosalinie, namawia go na pokryjomy udział w przyjęciu, gdyż miało być tam wiele pięknych pań. W domostwie Capuletów odbywa się rozmowa między Julią i jej matką, w towarzystwie służącej Marty. Capuletowa wychwala Parisa i mówi, jaki to on nie jest wspaniały. Mówi córce, żeby przyjrzała się mu i ogólnie tego szmego swą fą. Julka oznajmia, że może się mu przyjrzeć, ale nic więcej. Chwilę potem rozpoczyna się wielki bal, na który udali się Romeo, Benvolio i Mercutio, czyli najbliższy ziomek Romea. Romeo zauważa w pewnej chwili piękną dziewczynę i zapomina o swoich smutkach. Okazuje się, że tą dziewczyną jest Julia. Sytuacji przygląda się Tybalt, krewny Capuletów, który rozpoznaje Romea jako członka wrogiego rodu, kabluje na niego Capuletowi, który jednak mówi, żeby wyluzował, bo ten nie robi niczego złego. W międzyczasie Romeo flirtuje z Julią, prawiąc jej komplementy i takie tam. Jeszcze wtedy nie wie, że to córka Capuletów. Chwilę później przychodzi służąca Marta i woła Julię, informując, że woła ją matka. Przy okazji, ten pyta, kogo to córka, a Marta mówi, że pani domu. Po jakimś czasie bal dobiega końca, a przy rozmowie z Martą, Julia dowiaduje się, że nieznajomy chłopak to Romeo z rodu Montekich. W nocy Romeo zakrada się do ogrodu Capuletów, gdzie podsłuchuje Julię z okna. Tamta ubolewa, że pomimo tego, jak bardzo podoba jej się Romeo, to ze względu na konflikt rodów nie mogą być razem. Twierdzi jednak, że jest zdolna porzucić swoje nazwisko, by z nim być, pod warunkiem, że ten zrobiłby to samo. Wtedy chłopak wreszcie się odzywa i mówi, że ten zrobiłby dla niej to samo. Młodzi wyznają sobie miłość, po czym planują natychmiastowo się pobrać. Romeo udaje się więc do ojca Laurentego, zakonnika, którego błaga o udzielenie im ślubu. Ten, widząc w tym nadzieję na pogodzenie skłóconych sobie rodów. W cały ten plan zamieszana jest Marta, która przekazuje Julii wytyczne od Romea. Dziewczyna miała wykraść się do kaplicy Laurentego pod pretekstem spowiedzi. Ostatecznie wszyscy spotykają się na miejscu, młodzi wyznają sobie miłość, a Laurenty udziela im pokryjomu ślubu. Zakochani są wspaniali. Niedługo potem, akcja przenosi się na plac, gdzie randomowo trafiają na siebie Tybalt i Mercutio z Benvoliem. Ten dopytuje ich o Romea, po czym przychodzi sam Romeo. Wywiązuje się pyskówka, podczas której Mercutio sięga po broń. Zgodnie z zasadą akcja-reakcja, Tybalt odpowiada tym samym i atakuje go, zadając rany. Wszyscy się rozchodzą, lecz w wyniku ran Mercutio szybko umiera. Wówczas Romeo wkurza się niemiłosiernie i wyzywa Tybalta na pojedynek, którym zwycięża, zabijając go. Ostatecznie, książę wydaje rozkaz banicji i Romeo zostaje zmuszony do opuszczenia miasta. Julia jest zrozpaczona rozłąką z ukochanym i zamiast płakać nad swoim kuzynem Tybaltem, płacze nad banicją Romea.
Ten jednak z pomocą Marty pod osłoną nocy zakrada się do jej domostwa, gdzie małżonkowie się spotykają. Tak czy siak, Romeo musi udać się do Mantui i odbyć swoją karę. Po jakimś czasie, rodzice Julii decydują się wydać ją za Parysa, ale jak można się spodziewać, ona nie chce o tym słyszeć. Po raz kolejny szuka pomocy u ojca Laurentego. Duchowny opracowuje misterny plan. Daje Julii miksturkę, która wprowadzi ją na jakiś czas w stan podobny do śmierci. W międzyczasie Romeo miałby ją zabrać do Mantui, gdzie razem mieliby wieść szczęśliwe życie. Julia udaje się zatem z powrotem do domu, gdzie udaje, jaka to nie jest gotowa do ślubu, podczas gdy w rzeczywistości zeruje napój usypiający. Praktycznie natychmiastowo pada niczym martwa. Wszyscy, oprócz Marty, są w szoku i składają ją w rozpaczy w rodzinnym grobowcu. W międzyczasie niejaki Baltazar, czyli służący Romea, którego nie chciało mi się rysować, przekazuje informację o śmierci Julii, Romeowi. Dochodzi tutaj do jednego wielkiego nieporozumienia i Romeo myśli, że jego żona na serio nie żyje. Kupuje dla siebie trutkę i jedzie do grobowca. Pierwotny plan nie powiódł się dlatego, że zakonnik wysłany przez Laurentego z wiadomością do Romea, nie mógł wydostać się z chałupy, przez kwarantannę czy coś takiego. Nieważne. Ważne jest to, że na grób Julii udaje się również sam Parys. Chwilę później zjawia się Romeo, w którym Parys rozpoznaje mordercę Tybalta. Chce się zemścić i go aresztować. Jednak kolejny raz dochodzi do pojedynku, w którym Romeo zabija Parysa. Następnie rozpacza nad ciałem Julii, ostatni raz ją całuje, po czym ładuje w siebie truciznę i umiera. Jakiś czas później, do grobowca przybywa ojciec Laurenty, a sama dziewczyna się budzi. Zakonnik oferuje jej ucieczkę, lecz ta jest zdruzgotana śmiercią ukochanego. Wyciąga sztylet i zabija się obok jego truchła. Po tym wszystkim zjawia się Warta, która wzywa na miejsce obie rodziny, a także księcia. Laurenty streszcza im całą historię zakochanych, zupełnie tak jak ja w sumie. No i ostatecznie zarówno Montecchi, jak i Capuletowie dochodzą do wniosku, że ich konflikt doprowadził jedynie do smutku i straty ukochanych osób. Śmierć zakochanych doprowadza do ostatecznego i definitywnego pogodzenia się rodów.